Dzień dobry Państwu, Magdalena Kik, Obywatele News. Jest ze mną w studio Radek Baszuk, znakomity prawnik, nasz redakcyjny kolega. Dzień dobry. Wczoraj obydwoje z Radkiem byliśmy świadkami, a wręcz nawet uczestnikami jednego z wydarzeń, które odbywały się pod Sejmem. W okolicach odbywały się dwa. W okolicach godziny 11 zostało zorganizowane takie zgromadzenie popierające rząd, bardzo prorządowe, przez kluby Gazety Polskiej, a drugie wydarzenie o 14.30 zorganizowaliśmy my, czyli Obywatele RP. Przy obydwu tych wydarzeniach była obecna policja. Radek, powiedz, jak oceniasz, czy zauważyłeś różnicę w zachowaniu policji podczas pierwszego i drugiego wydarzenia? A jeśli tak, to co to było? Różnica była znacząca. To pierwsze miałem możliwość obserwowania po fakcie w relacjach medialnych. I cóż można było zaobserwować? Mogliśmy widzieć funkcjonariuszy policji, którzy w sposób spokojny, stonowany, zabezpieczali przebieg tego zgromadzenia, czuwali nad bezpieczeństwem osób demonstrujących, wykazując się daleko idącą tolerancją w sytuacjach, w których zakładam, że incydentalnie nie zachowywano tak zwanego dystansu społecznego, czyli odległości 2 metrów, bądź nie wszystkie osoby miały na twarzach maseczki ochronne. Policja reagowała jakoś na to? Nie zauważyłem takich reakcji w przekazie medialnym, który obserwowałem, ale chcę jeszcze raz powtórzyć. Wydaje się na pierwszy rzut oka, oczywiście trudno to analizować, patrząc wyłącznie na relacje, że osoby tam zgromadzone starały się ten dystans zachowywać i na pewno większość z nich także była wyposażona w tak zwane środki ochrony osobistej. Zgromadzenie przebiegło spokojnie, nic się nie wydarzyło. A jeżeli zaś chodzi o to, co miało miejsce... Przepraszam, dlatego oni byli, ci zgromadzeni byli też z jakimiś transparentami, jakieś hasła? Tak, to było zgromadzenie zorganizowane, o ile się nie mylę, przez kluby Gazety Polskiej. Była to demonstracja pod hasłami, no bez wątpienia, niekrytycznymi wobec rządu, bardziej krytycznymi, jak można było zaobserwować, wobec Senatu, któremu zgromadzeni zarzucali opieszałość w procedowaniu ustawy o wyborach prezydenta. Ale raz jeszcze podkreślmy, była to spokojna i pokojowa demonstracja. Ale wiesz, do czego ja zmierzam? Ci ludzie prezentowali jakieś określone poglądy polityczne, prawda? Przecież w tym celu tam przyszli, tak? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. W godzinach popołudniowych, praktycznie w tym samym miejscu, spotkaliśmy się, by no, tak naprawdę przekazać senatorom stanowisko, apel Ruchu Obywateli RP w sprawie tej samej ustawy, czy też problemu przeprowadzania wyborów w faktycznie trwającym stanie nadzwyczajnym. Tak długo jak senatorowie, a w zasadzie w tej końcowej fazie zgromadzenia jeden z senatorów był obecny i odebrał ten apel, to wszystko wyglądało w miarę spokojnie. Policja obserwowała zdarzenie z pewnej odległości. Po tym, jak pan senator Bury opuścił nasze zgromadzenie, pojawili się bardzo szybko funkcjonariusze policji, którzy przystąpili do legitymowania obecnych i informowania, to nieco zaskakujące, że biorą oni udział w nielegalnym zgromadzeniu, co spotka się z zarzutem popełnienia wykroczenia. Odejść z artykułu 54 kodeksu wykroczeń.
propozycją mandatu, a w wypadku jego odmowy, jego przyjęcia, co oczywiście miało miejsce, skierowaniem sprawy do sądu. Spowodowało to, że sama obecność obywateli RP w tym miejscu trwała znacznie dłużej, niż była przez nich zaplanowana. Gdyby nie ta interwencja, zapewne po opuszczeniu przez senatorów tego miejsca, bardzo szybko rozeszlibyśmy się. Nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ byliśmy osobami, wobec których wykonywano czynności służbowe w postaci, tak jak mówiłem, legitymowania, informowania o treści zarzutu i propozycji mandatu, a następnie pouczania o konsekwencjach odmowy przyjęcia. Tadek, a powiedz, a jak policja uzasadniała taką stawianą przez siebie tezę, że bierzemy udział w zgromadzeniu, które jest nielegalne? Co znaczy nielegalne ich zdaniem? O ile mogłem wyciągnąć jakieś wnioski na ten temat, a mogę je wyciągnąć z tego, co słyszałem, oraz z rozmowy z funkcjonariuszką policji, która te czynności wykonywała wobec mnie, chodzi o to, że zgromadzenie nie zostało zarejestrowane. A jak wynika z ostatniego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakazów, zakazów i ograniczeń, zdaniem funkcjonariuszy, którzy interweniowali, legalne są wyłącznie zgromadzenia zarejestrowane bądź cykliczne, oczywiście z tym zastrzeżeniem, które wynika z rozporządzenia, że nie bardziej liczne niż 150-osobowe. W związku z tym, zdaniem funkcjonariuszy, zgromadzenia spontaniczne pod rządami rozporządzenia są nielegalne. Funkcjonariuszom nie przeszkadza to, że to samo rozporządzenie w tym samym paragrafie 15 przewiduje możliwość swobodnego organizowania, uwaga, spotkań, także z tym limitem do 150 osób, niezależnie od ich powodu tychże spotkań. Pamiętasz ten opolski przypadek, o którym opowiadałeś bodajże 2 tygodnie temu, tak? Tak. Dlatego nawiązałam do tych haseł. Tak, a przypomnijmy, bo to chyba warto, tak? Sprawa opolska to sytuacja, w której policja instruowała osoby spacerujące na starym mieście w Opolu o tym, że co prawda spacerować wolno, ale nie wolno spacerować prezentując określone poglądy na sprawy społeczne, tak? To była taka historia, wydaje się dosyć groteskowa, ale chyba musimy sobie to powiedzieć jasno, chyba oddająca stosunek służb porządkowych do wolności gromadzenia się, do wolności prezentowania w przestrzeni publicznej poglądów, rozpowszechniania informacji. I klimat panujący obecnie. Taki mamy klimat. Nie masz wrażenia, że nasze wolności obywatelskie, nasze prawa zostają nam odebrane w sposób taki bardzo oczywisty, brutalny? Moje wrażenie jest takie, że pod, świadomie użyję tego słowa, pod pozorem konieczności reagowania na sytuację epidemiczną, nasze prawa i wolności są reglamentowane w zależności od tego, czy są to prawa i wolności służące popieraniu władzy, czy też wobec władzy krytyczne. To możemy bardzo wyraźnie w przestrzeni publicznej zauważyć. Tam, gdzie ludzie gromadzą się po to, by rząd, pana prezydenta, partię rządzącą pochwalić, wesprzeć, interwencji służb policyjnych nie ma. Tam, gdzie w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy krytyczne wobec władzy,
postulaty społeczne, postulaty polityczne, które no, nie znajdują zrozumienia wśród rządzących. Ta reakcja jest natychmiastowa i praktycznie rzecz biorąc zawsze taka sama, choć dodajmy, bo to jest chyba istotne, w pewnych momentach także wykraczająca poza ten niewłaściwy, ale jednak standard. Mam na myśli zachowanie policji w wypadku strajku przedsiębiorców. Tam niestety doszło do użycia środków przymusu bezpośredniego. To był gaz pieprzowy, a także użycie pałek policyjnych w sytuacjach, jak się wydaje, nie mających jakiegokolwiek uzasadnienia w przepisach dotyczących możliwości użycia tych środków. I z czego to wynika, powiedz? To jest nadgorliwość wśród tych wielu młodych policjantów, nadgorliwość, chęć wykazania się, a może nie wiem, może głęboka wiara, że w słuszność swoich działań, jak sądzisz? A warto byłoby zapytać ich samych o to. Ja mogę tylko przedstawić swoje przypuszczenia, swój pogląd i nie uważam, żeby to była wyłącznie kwestia nadgorliwości albo braku kompetencji, bo czasami brutalność wynika z braku kompetencji, z braku umiejętności reagowania na tego rodzaju sytuacje. A obawiam się niestety, że jest przyzwolenie przełożonych na tego rodzaju zachowania. Bo wiesz, ja myślę sobie jeszcze w ten sposób. Nie chciałabym oczywiście radykalizować i generalizować. Natomiast myślę sobie, że policja po 89 roku przez wiele lat bardzo długo i bardzo ciężko pracowała na to, ażeby społeczeństwo, obywatele darzyli ją szacunkiem. I rzeczywiście wydawało się, że to zaufanie do policji wzrosło, prawda? Nie mylę się chyba przynajmniej. Przynajmniej tak zwykło się mówić chociażby w mediach. A w tej chwili jak gdyby to zaufanie do policji dramatycznie spada. I wiesz, dla mnie nie wydaje się, że jest to sytuacja, która może prowadzić do skrajnie niebezpiecznych zachowań, chociażby wśród protestujących. Zgadzam się z tobą. A nie tylko protestujących, umówmy się, prawda? Bo jeśli społeczeństwo traci zaufanie do policji, to chyba co? Zgadzam się. Ja przez całe swoje życie zawodowe, które jest związane z prawem karnym, a tym samym także z policją. Policjanci przez ponad 25 lat mojego życia byli naturalnymi, nazwę wprost partnerami w mojej pracy zawodowej. Ja myślę, że mogę pozwolić sobie na tego rodzaju ocenę. Tak? Ja od początku lat 90. obserwuję to, jak funkcjonuje policja i z roku na rok, chociaż może to krótka cezura czasowa, było coraz lepiej. Ja jestem przekonany o tym, że i profesjonalizacja służb policyjnych, i podejście do tej pracy wśród samych policjantów, i to przekonanie budowane przez te lata, że policjant jest tym, który strzeże obywatela przed zagrożeniami, przed przestępczością, powoli i mozolnie, nie twierdzę, że bez problemów, ale było budowane i myślę, że w pewnym momencie osiągnęliśmy jakby stopień tego zaufania zadowalający, pozwalający z jednej strony policji sprawnie wykonywać jej obowiązki, a z drugiej powodujące sytuację, w której obywatel po doświadczeniach lat komunizmu nie traktował policjanta jako wroga. Jako kogoś, kto sam niesie potencjalnie niebezpieczeństwo. Stwarza zagrożenie. I to, co obserwujemy teraz, jest z punktu widzenia interesu policji, jest fatalne. Jest fatalne i powoduje bardzo złe konsekwencje. Chyba z punktu widzenia obu stron, tak policji, jak i obywatela. Ale to są naczynia połączone. To są naczynia połączone. Zwróciłaś uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Funkcjonariusze, którzy biorą udział w... No chyba tego inaczej nazwać nie można.
przy pewnym zastrzeżeniu co do ostrości tego słowa, w pacyfikacjach, czy łagodnych poprzez legitymowanie, tak? Czy bardziej stanowczych, a nawet brutalnych, bo będę kategorycznie twierdził, że użycie pałek policyjnych wobec uczestników strajku przedsiębiorców nie było w jakikolwiek sposób uzasadnione. Są bardzo młodymi funkcjonariuszami. To widzimy na ulicach. Tak, to młodymi, są młodzi chłopcy. A zatem stawiającymi pierwsze kroki w policji. Istotnie jest tak, że większość karier policyjnych zaczyna się na tym najwcześniejszym etapie od służby w prewencji. Ale noszą oni te same mundury, które noszą policjanci, którzy na co dzień wykonują ciężką, odpowiedzialną i niewdzięczną pracę w pionach kryminalnych, w pionach operacyjnych. Tak. To odium spada także na nich. I jeżeli możemy sobie pozwolić na tego rodzaju apel do funkcjonariuszy służb prewencji, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że wyrządzacie krzywdę także swoim kolegom. Gdzieś obawiam się, że wskutek zmiany kierownictwa policji i pewnej narracji, która w tej chwili jest narzucana, zniknęła ta świadomość, że w wypadku zgromadzeń, które mają charakter pokojowy w tym znaczeniu, że ich uczestnicy nie dopuszczają się aktów fizycznej agresji, czy wobec innych osób, czy wobec rzeczy. Pokojowy w tym znaczeniu, że nie używa się na nich mowy nienawiści. Podlegają ochronie państwa. Państwa, którego tym pierwszym ekspozytariuszem na drodze obywatela jest policjant na ulicy. Że policjant na ulicy jest po to, by ludzi, którzy, podkreślę raz jeszcze w sposób pokojowy, przedstawiają swoje poglądy, chronić i umożliwić im realizację tych praw. Naprawdę, policja była, jest i będzie. Rządy, cały czas żywię jeszcze taką nadzieję, będą się zmieniać. I rozwiązania są dwa możliwe. Albo policja będzie zbrojnym ramieniem każdego kolejnego rządu, albo będzie apolityczną służbą chroniącą obywateli. Odpowiedzialność, w tym kategorycznym tego słowa znaczeniu, ponoszą ich przełożeni. Sama widziałaś wielokrotnie, że zaangażowanie poszczególnych funkcjonariuszy przy tego rodzaju czynnościach bywa bardzo różne. Niektórzy podchodzą do tego z entuzjazmem, niektórzy wydają się być zażenowani tą sytuacją. Tak, to prawda, ja też to obserwuję. I to jest jakby ten prawdziwy obraz zjawiska, na który musimy nałożyć to, że jak to w każdej tego rodzaju mundurowej służbie, tak? Idą tam ludzie, którzy godzą się na to, że będą wykonywać polecenia przełożonych. Będą wykonywać rozkazy w tym najbardziej radykalnym tego słowa znaczeniu. Czy zwalnia ich to od odpowiedzialności? W moim przekonaniu nie. Czy uważam, że odpowiedzialność ich przełożonych jest zdecydowanie wyższa, zdecydowanie bardziej poważna? Zdecydowanie tak. Czy według twojej wiedzy, czy są przygotowywane jakieś nowe przepisy w prawie karnym? Cały czas pamiętajmy, jest pandemia, tak? Tak, ale pandemia nie przeszkadza rządzącym w przemycaniu w kolejnych ustawach, umownie mówiąc tarczach, bo to tak pod umowną nazwą tak to funkcjonuje, w kolejnych tarczach rozwiązań, które z samą pandemią mają niewiele albo nic wspólnego, a są taką stałą, widoczną, jeżeli chodzi o prawo represyjne, prawo karne, prawo postępowania karnego, przepisy, które stawiają
obywatela poddanego procedurom karnym w coraz gorszej, trudniejszej sytuacji procesowej. Taki przykład z ostatniej tarczy, tarczy czwartej. Otóż przewiduje się w tej ustawie takie rozwiązanie, które pozwoli na przeprowadzenie postępowania dotyczącego rozpoznania przez sąd wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego za pośrednictwem środków przekazujących obraz i dźwięk na odległość. Więc na pierwszy rzut oka rozwiązanie, które po pierwsze no, wpisuje się w aktualną sytuację epidemiczną, a po drugie no, samo w sobie obiektywnie nie jest chyba niczym złym w roku 2020. Tak? My od dawna utyskujemy na powolność w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości, jeżeli chodzi o użycie adekwatnych dla czasów, w których żyjemy, środków technicznych. Więc na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być w porządku. Tyle tylko, że te przepisy, które proponuje się uchwalić w tarczy czwartej, dopuszczając możliwość takiego zdalnego posiedzenia aresztowego, przewidują także taką ewentualność wynikającą z dyskrecjonalnej decyzji sędziego, że podejrzany, którego wolność właśnie będzie się ważyć, i jego obrońca nie będą znajdować się w tym samym miejscu. Krótko mówiąc, sędzia może polecić, by obrońca obecny był w budynku sądu w sytuacji, w której podejrzany przebywał będzie bądź w budynku prokuratury, bądź w zakładzie zamkniętym, w zakładzie karnym, w tymczasowym areszcie już, czy powiedzmy policyjnej izbie zatrzymań. I teraz uwaga, od decyzji sędziego będzie zależało to, czy ten obrońca będzie miał możliwość kontaktu telefonicznego z jego klientem podejrzanym, ale także to, czy taki kontakt w ogóle nastąpi, ponieważ to rozwiązanie przewiduje sytuację, w której sędzia może odmówić tego rodzaju kontaktu, jeżeli w jego ocenie zakłóciłoby to prawidłowy bieg postępowania aresztowego, bądź, uwaga, stworzyło ryzyko nierozstrzygnięcia wniosku o zastosowanie aresztu przed upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego. Bo pamiętajmy o tym, że to jest aż niewiarygodne. Ja zgadzam się z tym, że to jest niewiarygodne, ale to jest nie pierwsza mało wiarygodna wrzutka dotycząca postępowania karnego, która pod pozorem działań dedykowanych stanowi epidemii, wprowadza rozwiązania, które po pierwsze mają przetrwać znacznie dłużej, po drugie stanowią o ewidentnym naruszeniu w tym wypadku prawa do obrony, w krytycznej dla podejrzanego sytuacji, kiedy waży się jego wolność, a po trzecie nie mają jakiegokolwiek związku z epidemią. To jest ten przykład, o którym mówimy, jest bardzo charakterystyczny i najświeższy, ale nie jedyny. Dobra, a powiedz, a jak, skoro ty masz te informacje, mają przecież te same informacje inni prawnicy, powiedz, jak środowisko prawnicze reaguje na taki pomysł? Mówimy o tym głośno, ponieważ ten temat akurat wywołał zainteresowanie dziennikarzy, dzielimy się swoją wiedzą w tym zakresie. Wiem, że dzisiaj bodaj, kiedy w jednej z komisji sejmowych jest procedowany ten projekt, na posiedzeniu obecnej jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Jestem przekonany, że poddał krytyce to rozwiązanie. Pamiętajmy tylko o jednym. Ten walec legislacyjny on nie jest podatny na opinie ekspertów, na głos rozsądku. Tak. Zakładam, że najprawdopodobniej przepis w tym brzmieniu zostanie uchwalony. Nie wiem, czy zostanie zaakceptowany przez Senat, jeżeli nawet nie, przecież nie stanie się nic złego, w cudzysłowie, bo po powrocie ustawy do Senatu zostanie najprawdopodobniej uchwalony w
właśnie w tym brzmieniu. Choć odnotujmy też, że takie najbardziej skandaliczne wrzutki do kolejnych tarcz dotyczące właśnie ograniczenia praw i wolności, ograniczenia prawa do obrony w postępowaniu karnym, te zauważone i nagłośnione, bywało, że z projektów znikały. Moje osobiste wrażenie jest takie, że być może było tak, że tego rodzaju skandaliczne rozwiązania po to znajdowały się w projektach ustaw, by móc powiedzieć, zrezygnowaliśmy z nich, ale dzięki temu przeszło kilka innych. Tak? No to też jest pewnego rodzaju metoda postępowania. To byłaby taka przykrywka, tak? Pod coś ewentualnie innego. Pewnego rodzaju przykrywka. Niemniej jednak na każde takie zagrożenie należy reagować. Jeżeli cokolwiek jeszcze znaczy głos opinii publicznej w procesie legislacyjnym, to przynajmniej należy próbować. Staramy się robić. Skutek pewnie będzie wątpliwy, natomiast próbować należy, to prawda. Gdyby załóżmy już tak czysto hipotetycznie, gdyby ten, pewnie przejdzie ten przepis, gdyby został uchwalony, to powiedz, co nam pozostało? Tylko protestować, tylko wyrażać swoje niezadowolenie na ulicy, czy ewentualnie moglibyśmy uciec się jeszcze do jakichś innych środków? To tutaj odróżnimy to, co mogą zrobić obywatele w przestrzeni publicznej od tego, co mogą zrobić praktycy, prawnicy z funkcjonującym przepisem. Oczywiście protestować, oczywiście głośno mówić należy koniecznie. No a cóż, my postaramy się na co dzień w takich sytuacjach robić wszystko, by wymuszać prowadzenie postępowań aresztowych w taki sposób, by ta podstawowa gwarancja obrony w postaci możliwości skorzystania przez podejrzanego z pomocy adwokata w sposób zapewniający poufność, dodajmy jeszcze, bo to rozwiązanie telefoniczne też jest nadzwyczaj wątpliwe. Ja nie wiem, kto jeszcze będzie świadkiem mojej rozmowy z moim klientem na temat tego, jak należy bronić się. I kto po drodze jeszcze tego będzie słuchał. Tak, i kto po drodze jeszcze tego będzie słuchał. No, powiem w ten sposób. Jestem pewien, że kilka pomysłów znajdziemy. No, robimy to nie od dzisiaj. I na tym między innymi polega nasza praca. Ja chcę też powiedzieć bardzo wyraźnie, że wierzę w rozsądek sędziów, którzy po to rozwiązanie sięgać nie będą. Bo szczerze też powiem, ja nie widzę specjalnego powodu. Na przełomie marca i kwietnia, czyli można powiedzieć, że w tym stanie wzmożenia epidemicznego najwyższym, ja brałem udział w dwóch, trzech posiedzeniach aresztowych, w których te gwarancje zostały zachowane. To można było zrobić. Posiedzenie aresztowe to nie jest sytuacja, która odbywa się na pełnej sali sądowej. To jest sytuacja, w której na sali jest obecny sędzia, prokurator, podejrzany i ewentualnie jego obrońca. To można zrobić w sposób przyzwoity, w sposób rozsądny. Nie ma powodu, by poza sytuacjami nadzwyczajnymi, na przykład tego rodzaju, że podejrzany znajduje się w miejscu oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od siedziby sądu, by sięgać pod tego rodzaju rozwiązania. Możemy sobie spokojnie poradzić bez ich stosowania, a bez wątpienia rolą obrońcy w takiej sytuacji, gdyby sąd sięgał po tego rodzaju rozwiązania, jest ich oprotestowanie i wyciągnięcie z tego konsekwencji w środku odwoławczym, tak? No, będziemy to wszystko robić, na tym polega nasza praca. Pozostaje nam jedynie głęboka wiara, a niezawisłość, w uczciwość i w mądrość prawników. Magdo, to nie jest kwestia niezawisłości, to jest kwestia zdrowego rozsądku, przyzwoitości. Tak, prawda. Dziękujemy bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o zróżnicowanym podejściu władz, w szczególności policji, do
zgromadzeń, do manifestowania przez obywateli poglądów w przestrzeni publicznej. Mówiliśmy o tym, czy policja nie traci wizerunkowo na tej sytuacji. Mówiliśmy także o najnowszych zmianach w procedurze karnej, które pod przykryciem, pod pretekstem kolejnej ustawy dotyczącej zagrożenia epidemicznego próbują zafundować nam rządzący. Radosław Baszuk, Magdalena Kik. Dziękujemy. Do widzenia i do zobaczenia za tydzień.